Ten Bóg, o którym nie raz słyszałeś. Bo w tym kraju większość ludzi słyszała o Bogu. Ten Bóg, on naprawdę jest. Ale to nie chodzi o to, żeby tylko uznać, że On jest. To chodzi o to, żeby osobiście się z Nim poznać. Spotkać się. Nie gdzieś, kiedyś, w jakimś mistycznym świecie, tylko tutaj, na ziemi. Jezus chodził po ziemi. Był zwykłym człowiekiem. Bóg się wcielił. Wcielił się po to, żeby przeżyć życie człowieka. Żeby na własnej skórze pokazać, że jest możliwe być blisko Stwórcy. A potem zapłacił za grzech ludzi swoją śmiercią. A później zmartwychwstał i pokazał, że jest możliwe, aby być całkowicie nowym stworzeniem. Bo tylko nowe stworzenie po śmierci idzie do nieba. Jakkolwiek go pojmujesz. Nowe stworzenie. Musisz na nowo się narodzić. W duchu. W głębi twojego jestestwa uwierzyć, że Jezus jest Zbawicielem i Panem. A twoja sprawiedliwość, ani twoja grzeszność nie mają żadnego znaczenia tutaj. Bo zostało to przybite do krzyża. Jak jesteś tuż, tuż, stoisz teraz pod tą ścianą, mówisz, kurczę, a może to prawda? Zaryzykuj. Tam, gdzie jesteś, powiedz, Jezu, kurczę, do tej pory myślałem, że tylko byłeś w historii jakiś taki. Mówili o Tobie w Kościele, ale nigdy nie przypuszczałem, że mogę się z Tobą spotkać. Jezu, przyjdź do mnie teraz. Teraz. Dotknij mnie. Wierzę, że przebaczyłeś moje grzechy, wszystkie. I wierzę, że wstałeś z martwych. Wierzę w to. Święty Duchu, słyszysz modlitwy ludzi. Hallelujah.